Witam was widzowie i zgodnie z zapowiedzią, tak jak mówiłem wczoraj, dzisiaj przyszedł czas na zareagowanie moich przyjaciół na to, że ja, jak widzicie, zostałem takim Patryko Dave'em. Tak naprawdę, no już mało co przypominam siebie żabki, ponieważ jestem w tak brzydkim kolorze. Jak widzicie, dzisiaj mamy bardzo dużo osób na odcinku, więc naprawdę jestem ciekaw ich reakcji. Subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco. Oczywiście zostawiajcie też łapeczki w górę i wpadajcie na drugi kanał, bo tam nie dość, że seria z Minecrafta, to też są inne gierki, więc zapraszam was tam serdecznie na kanał po wygrania. Gra się przyjemnie, a wam ogląda się też dobrze, więc mam nadzieję, że wam się wszystko podoba. Też tam będzie Roblox, bo tam ostatnio nagrałem 2 filmy z Robloxa. Tylko nie wiem, czy już je wrzuciłem, czy nie. Musicie dać znaka, bo nagrywam na zapas, biada na Chorwację, widzowie, więc to właśnie tak to wygląda. Jak widzicie dzisiaj, wyglądamy w ten sposób i zobaczymy, jak każdy zareaguje, bo tak naprawdę nikt, prócz Patryka, nie widział mnie w tej odsłonie. No i po prostu, może, kurde, myślę nad wkrętą, ale nie, dobra, po prostu powiemy całą historię prawdziwą, nie będziemy zmyślać, że mi się to tak podoba, czy coś. W tle, jak widzicie nawet, telewizor odpalony z tego względu, że mi się kopiują nawet pliki teraz z playa, żeby wrzucić dla was film na Gamesa, więc wpadajcie, to zobaczycie to, co się w tym momencie tam teraz z tyłu kopiuje. Dobra, nagrywamy filma, lecimy najpierw do Bzyka, bo jest zawsze najbliżej, kurde, znowu noc. Piąty dzień pod rząd nagrywam film i piąty dzień pod rząd mam noc. Trzecie to, no to jest po prostu jakaś, nie wiem, no przesąd. Dobra, wbijamy do Bzyka. Cześć! Wow! Ej, co się stało? Ej, co jest z tobą, ty? Jestem, Patrykiem. Ej, wiesz jak to wygląda? Co ci się... Nie, dobra, to jak jest powalone. Wiesz jak ty wyglądasz? To wyglądasz jak aksolot, typie. Co? Jak ta ryba? No nie, no gdzie? No jestem tak, Patrykiem. Jak aksolot wyglądasz? Jestem Patrykiem. Jestem nie Patrykiem. Jesteś... Jakim Patrykiem? Wystają mi gacie spod nóg, ty jestem masz Patrykiem. Masz jakiegoś pryszcza, ogarnij się! Nie, jestem Patrykiem. Jestem... No nie, no to zostaliśmy, z Patrykiem najlepszymi przyjaciółmi i postanowiliśmy, że będziemy mieli taki sam kolor skóry. Żeby dopasować się do swojej potężnej przyjaźni. I ogólnie z Patrykiem już nie jest kolegą Patryka. Nie, to spowalone. Słuchaj, ty wyglądasz jak... Dobra. Baba. Znaczy jak dziewczynska wersja Dave'a. Jak dziewczynska. No co kurde? Co kurde? Chcesz się bić kurde? No chcę. Nie, no nie chcę. Nie chcę! Dobra, stój, dobra. Sprawa wygląda tak, albo nie, wiesz co? Dobra, bo jak ja to zaś będę musiał tą historię opowiadać 7 razy, to mnie po prostu skręci wątroba. Więc ja proponuję tak, idziemy po resztę chłopaków, opowiem wam historię i wtedy. Ale nie, dobra, powiem ci w skrócie. Ogólnie było tak, że Patryk stwierdził, że jest mu smutno, że nie ma nikogo w swoim kolorze, no bo ty jesteś ze SpongeBobem żółty, pies Yeti to tam jest sam, bo jest psem, jak on to powiedział, a Palion i ja byliśmy zieloni i powiedział, że on też chce mieć kolegę, który będzie tego samego koloru i powiedział, że muszę być różowy. No i ja się zgodziłem, bo wtedy mnie wypuścił z więzienia. Długa historia, naprawdę nie chcę się poznać. Długa, ale widzę, że twój brzusio został taki sam. Ale na szczęście to trwa tylko 48 godzin i dziś miała pierwsza doba, więc jutro już będę normalny, więc jutro już jest koniec i już będę zwyczajnym sobą, więc... Tak, a ty się jakoś inaczej czujesz? Masz może jakiś... Nie, wszystko tak samo, wiesz? A ty chyba po prostu jestem... jesteś, nie? Nie, tak nie, bo to jest tylko kolor skóry. No, przetestujmy to, daj mi jakieś równanie albo coś. Dobra, niech to będzie 7 razy 8. 4. No dobra, czyli jednak jesteś głupszy. No żartowałem. 7 razy 8, ja nienawidzę tabliczki Unreala. 52. Nie, 54. Nie. Jakie, 56? 56? A? No. Ale teraz. Ale teraz to ja nie trollowałem. Najgorszy przykład dla mnie mojego życia to jest 7 razy 8. 8 razy 7 XD. I czekaj, i co ja tam jeszcze było takiego. 9 razy coś też było takie. No, to jest trudne, z 9 jest najtrudniejsze. To jest, bo jak weź sobie tak 7 razy 7 to jest 49 plus 7 i ten, i masz 56. No też prawda w sumie. No nie, no nie, no jak? 7 razy 7 to. A no, faktycznie, no dobra. Ja nie mogę, dobra, daj, wracasz do podstawówki, nie, w tej chwili. No spadaj! Nie, to jest tak, nie, to, że mamy wrzesień, to nie znaczy, że mamy iść do podstawówki. Głupiło, słuchaj, dobra, idziemy po Paliona, chodź po normalnego Dave'a, normalny Dave nie potrafi, znaczy potrafi do stuli. Nie potrafię. Halo, Palion, cześć. 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 Obdarli się ze skóry? Nie! Ej, ale trochę, w sumie. Nie? Ej, no, ej, w sumie. Nie! Jezu, zostałem. Co się stało? Zostałem z Patrykiem najlepszymi przyjaciółmi. Goły! Nie, no zawsze jestem goły! Zostałem z Patrykiem. Nie, teraz to już w ogóle! I dobra, chwila. Kto tutaj dał notebloka? Czekaj. Takie fajne, nie? Zauważyliście to? No nie, takie. Tak, pa. Wejdź. O, nie słyszę, bo ma połączone notebloki! Jaki typ! Nie mogę. No, notebloki są tutaj, masz pod domkiem notebloka ktoś dźwięki dał. W Minecrafcie. A teraz widzę, no czekaj, co? Czekaj, dobra. Ja nie mogę. Widzę to, widzę to. A kto ci to zrobił? To Bzyku?
To ja byłem. Ale fajne. A, to taki śmieszny prank, Marka, widzę tutaj. No, no. Taki... Jest, ale, prank, jest ale fajne, fajne, nie? Takie, że jak wchodzisz do domu, to słychać. Ja to zostawiam. No, to jest giga fajne. No dobra, ale dobra, a więc sprawa wygląda tak, panowie. Mamy Paweł, zostałem z Patrykiem najlepszymi przyjaciółmi. Po prostu stwierdziliśmy, że będziemy tego samego koloru. Nie, ty jesteś, wyglądasz jakbyś, jak Snake, jakbyś skórę stracił. Nie, ja jestem teraz różowy, bo z Patrykiem jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Właśnie! Przecież żaby tracą skórę i im się nowa robi, nie rosną, tracą, nie? Nie tracą! Nie, żaby, nie, żaby, nie. Jak, nie, no, żaby? Jak nie tracą? Jaki debil? No jak żaba ma stracić skórę? No błagam się. Dobra, stary, nazywasz mnie od debil, a nie wiesz ile to jest 7x8, no ja nie panie, mogę. Panie, ile to jest 7x8? Widzisz, 54. Widzisz? A... Widzisz 54! Widzisz, to jest najcięższy przykład. Dobra, a 9 razy 8? Ile to jest 9 razy 8? A to jest akurat proste. 72. No tak. No Marek, dajesz jeszcze jakoś. Jest... Ale nie, bo to jest 56, tak? No tak. 56. No właśnie, mi się zawsze myli, że to jest 54 czy 56. No widzisz, no czyli każdemu się myli, a Marek mnie wysyła debil. Dobra, człowieku, no 100 to się... Chodźcie po jednego, chodźcie po jednego, bo mi się wydaje, że... Dobra Marek, tak? Do 100 się liczy 11 razy 8. No i co? No. 88. No. No, no. Ale jaka przerwa! Ale jaka przerwa była na wpisanie tego w neta! Ale jaka przerwa, ale jaka przerwa była na wpisanie w neta! Jaka przerwa była na wpisanie w neta! Ja nie mogę! Na wpisanie w neta! Aż czekam, aż mu ktoś nas zapyta i one to odpowie. Nie, musiałem się zastanowić, ja się najlepiej skupiam, jak nic nie mówię. Dobra, chodźcie do tego, bo jestem ciekaw jeszcze jego reakcji, a potem do Spanża. Cyk, 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 pop, 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 pop. Znowu szatę walone latające. Ops! Ups. Ups. O kurde, ginę! Nie, dobra, żyję. Żyję. Dobra, jest w jaskini. Ho! Cześć, Yeti! Cześć! Ach. Ty, ale debil! Czemu debil? No jak ty wyglądasz? Wyglądam na... Ja nie mogę, ja was nie rozumiem, wam wszystkim coś nie pasuje. A co jeżeli... Nie wiem, ktoś by poszedł na solarium i byłbym brązowy zamiast być, kurde, zielony. No. To też by było, że debil? Tak, no wyglądasz okropnie. Ja się nie dziwię, że ty nie masz dziewczyny. Ja nie mogę. Nie, dobra, spaliłeś się na słońcu. No nie, dobra, opowiem wam całą historię. Opowiem całą historię, jak to się stało, bo nie wiecie. A więc było tak, że włamałem się na konto do Patryka, nie? No i potem Patryk powiedział, że mnie podejrzewa, ale myślałem, że się nie skapnie, że to ja. No ale mnie jednak uwięził i powiedział, że mnie wypuści tylko i wyłącznie wtedy, jak będę różowy, bo nie ma różowego przyjaciela na Palionowie. I on się na to zgodził. I ja musiałem się na to zgodzić, bo byłem uwięziony, no to co miałem zrobić, no. A też mi było szkoda Patryka, no bo tak naprawdę to jest sam, nie? No i się zgodziłem, no a to tylko działa na 2 dni, tylko 2 dni taki ale jestem. Ale błagam, uciec z więzienia Patryka, już to takie proste. No wiesz jakie to było więzienie, tam nie było krat, tylko były płotki drewniane. No. A moje itemy były w skrzynce obok, on jest tak głupi. Ale nie no, zgodziłem się, mojego szkoda było, no bo taka prawda, no. Marek jest ze SpongeBobem żółty, jak on to powiedział, Yeti to jest pies, no to tam nie potrzebuje kolegów. No a, nie strzelaj we mnie, to nie moje słowa. Nie moje słowa są. Nie w ciebie! No nie wcale! No nie w ciebie, nie w ciebie! Wcale! A dostałem, dobra. No i taka jest historia, przestań, jutro już będę normalny, więc normalnie. Jetlag, nie. Uspokój się, uspokój furię. Giniesz. Giniesz za naganne nie, zachowanie. Proszę, pół serca! Aaa, bigo! No, żeby tak zostało. Nie, Marek, jak go zabijesz, to nie jesteś kolegą. Dobra, chodźcie do Spanża, bo jeszcze SpongeBob został. Jestem ciekaw, jak SpongeBob jeszcze co tam powie, no i to będzie endure. Chodźcie, jutro już jestem normalny. Ej, to dobrze, a czekaj, ale... Chodź, ale ty jesteś głupszy, ty jesteś głupszy wiedziałem. Ty musisz szybko się zmienić. Nie jestem głupszy, Marek, to mi się tak wydaje. No dobra, Marek, to jest tak, ja bym ci powiedział 11 razy 7, no też mi nie odpowiesz. No to jest 77. Na? A 13 razy 7? To będzie... Muszę się zastanowić, to będzie no, 7 co? Razy 3, to jest no, no i widzisz, 21, no i widzisz, ile ci to zajmuje. No 91. Widzisz, no ale patrz, no ale musiałeś to wklepać w neta. No, no i, no ta, w neta, jak ja to wleciałem, no, ta. Nie wiem, jesteście jacyś po prostu... Cześć, SpongeBob, cześć. Cześć, Gąbka. Cześć, Patryk. Nie, to jest Patryk, to jest Patryk. Cześć, jestem Patryk. Cześć, nową jestem. Dziewczynę mamy na serwerze? Jaką dziewczynę? Jesteś nienormalny! Ej, dlaczego waszym zdaniem różowy... To nie jest różowy, to jest... Różowy. To jest Dawid? To nie jest różowy. Jak byś nazwał ten kolor? To nie jest różowy, tylko ten. Kremowy. Łososiowy. Łososiowy. Łososiowy! Yeti, no ale... Yeti, w ogóle zero tutaj masz jakiekolwiek tego. Jakiegokolwiek wyrafinowania. To nie jest żaba,
chyba to zło coś. No, w sumie to tak. No dobra, no bo no, chciałem uszczęśliwić Patryka, no Jezus, ja to zostałem bohaterem, tak naprawdę widzowie powinni mi tutaj dać order odważnego człowieka, że się na to zgodziłem, bo wy byście się pewnie nie zgodzili, taka prawda. Szczególnie Marek. Marek by się na pewno nie zgodził, żeby uczyć. Czemu ja szczególnie? Ale o co ci chodzi, stary? Czemu ja szczególnie? Marek, nie to, że nie potrafisz matematyki, to jeszcze na pewno by się nie zgodził na takie... No, masz do mnie jakiś problem, no zaraz się zdenerwuję. Dobra, Marek! Marek, 14 razy 9. Nie bij dziewczyny! 14 razy 9, 14 razy 9. 14 razy 9, trudno. Marek, no ja nie mogę, 118, jak ty tego możesz nie potrafić, Marek? No, to ja nie jest 118. Wiem. Oczywiście, że to jest 118. Nie. No tak, dopolisz. 4 razy 9 to jest 27. 27 plus 90 to będzie 117. Marek, ja od kiedy 4 razy 9 to jest 17? To jest 27. Nie, to jest 28. Czemu wy, kurde, nie jesteśmy w szkole? Marek, to jest 28. Co za ty? No. Aj, Marek! I tym samym, Marek! Marek, i tym samym udowodniłeś to. 7 razy 7? To 49, ale... No, ale, to, ale to na pamięć jest, no. Ale tak, Marek, to na pamięć Marek, znasz. No. A 6 razy 6? 36, ale to... A to się rymuje, to jest za łatwe. A jak 7 razy 8 powiedziałem Dawidowi, to Dawid 4 razy nie wiedział, nie? A teraz beka, bo 13 razy 9. 54, kolejne. No widzisz, tego nikt nie wie, to jest najcięższy przykład. Dobra, widzowie, zareagowali no negatywnie. Nie chcą tutaj ewidentnie mnie jako różowego. Marek mnie wyzywał. Nieprawda. Marek mnie wyzywany. Zostałem wyzywany od debili, łososi i... Wygląda jak debil. No właśnie, no. Ale ja tego to tam akurat zdanie mnie nie interesuje, więc widzowie, jest dobrze. A jutro już wracamy do normalności. Przynajmniej uszczęśliwiliśmy Patryka, jesteśmy bohaterami. Widzę, subskrybujcie kanał, wpadajcie do wszystkich, do usłyszenia. Topię się, elo! A...